Znamy się doskonale. Gdyby się chyba wydaje, że znamy doskonale. Tak, nogi nie mamy. Na co ja wydałem w ogóle punkty nauki? A w siłę. Dobra. Zapomniałem. No i dobra, witamy jeszcze raz gorąco. Tym razem udamy się do nijakiego... tym razem udamy się do Fayetta i Mark i tego drugiego Sylwestra. Jakie zwoje o... Ale nie będę nic sprzedawał. Nie to żeby coś, ale co z pierwszej do wody. No. I mówili, że trzeba jak najbardziej wodą tu podpłynąć. Żeby udać się gdzieś w dobrych kierunkach. Tak, na razie tego co widzę za zębacza. Dobra. Muszę uważać, bo tu... Trzeba uważać. Tu nie ma. My friends. Mi nie będzie trudniej. Dobra. Pokażcie mi to, jak to ja mam przejść. Tędy. Tu byś dał w górę. Tam w górze będą orkowie chyba. No mi się wydaje. Jak można było tego ciupnąć. Nie ma czego plądrować. A ja myślałem, że mocniej biją te. Spróbuję sobie tędy pójść. Chociaż nie jestem pewny, czy mi to się uda, ale chyba... No spokojnie. To mi się wydaje. O, tędy może wejdziemy. Chociaż nie, tu nic nie ma. Tutaj możemy sobie te wilki dziupnąć. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Kto to jest? Olaf. A. To ten, kto ty się skrył. A nie, to dem był. Runa.
Mikstura. Okej, okay, mamy wszystko, zbieramy. Szkoda prawie 1000, jeszcze nam brakuje dużo. Bardzo dużo bym powiedział. Czy ktoś do mnie pisze? Dobra, chodźmy w prawo na razie, ja się zapiszę. I pamiętam, czy tam są orkowie, czy nie ma orków, ale mam nadzieję, że nie ma. No i mam taką nadzieję. No dawaj, dawaj, dawaj. Jedynczo. Dobra, dobra. No. Nic tu nie ma. O, tam ognisko jaki jest, jaszczur. Widzę. Należy trochę to obejść. Idziemy tu co? Dobra. No i dobra. W lewo najpierw pójdziemy. O, mam kamienną jakąś tabliczkę chyba. Niczak to one padają. No można wciór zarobić nie na tym. Nie znajdę. Na wilkach to wciór można zarobić tak naprawdę. Nie, to zwój. Słabo, że to zwój, bo myślałem, że to będzie nie zwój. A tutaj jakieś kopacze będą chyba. No i dobra, doszliśmy do jakiejś kopalni. Ale z tego co widzę, to nie za bardzo ktoś jest. Paladyn. Tam widzę, że coś tam jest. Jakiś ten. Potwór trochę pełzacz, z tego co widzę. Skórzany mieszek, kość szkieletu. Same kości szkieletu są. Niczego nie ma czego wymagować. Czym? Tutaj nic nie ma. Dobra, zbieramy. No i chodź mój obrońco. Dobre taki szkielet to zatworzyć. Dobra sprawa. Nic tu nie ma. Nic tu nie ma. Knecht. Nie ma czego plądrować. Do ataku, my friends.
Nie ma czego plądrować. O kurwa, jeszcze tam są dwa. Nie mam jeszcze jednego tworzenia szkieletu. Strach. No dobra, tu grom. Napiję się alkoholu. Czyli nie alkoholu. Ona nic nie dostaje. Tu nie ma. Pełzacz, mikstura. To jakiś ten Sylwestro, o, jakiś list ma. Teraz przeczytamy ten list Sylwestra. Ciekawe co on tam napisał. Nie, to nie to. Wiadomość od Sylwestra. Od królewskiego paladyna Sylwestra. Kolejny dzień dążenia przed nami i dziś zmierzamy przebić się przez ścianę skalną. Mamy złe przeczucia, więc zabezpieczymy wydobytą dotychczas rudę. Tylko Diego zna okolice, muszę mu więc zaufać. To on zabierze skrzynię, ale nie puszczę go samemu. Muszę chronić rudę za wszelką cenę. Więc pójdzie z nim dwóch rycerzy. Niech żyje król Sylwestro. Kurde, to ten większy ten jest. No, many nie masz. Spokojnie, my friend. Damy radę. Przepraszam. Nie to, żebym ja chciał tak sobie zrobić, hęknąć, no ale... To pada jak bura. Ja tu się boję, to... To trafi na gniazdo w pełzacza, kurde. One jaja. Kości z szkieletu. Skrzynecka, calna perła. Z pieruny trafiłem na kurde tego. Nic tu nie ma. Na pewno zaczęło. I padli. Czyli Diego dziś zabrał skrzynię. No dobra. Słabo trochę, bo nie wiadomo gdzie jest Diego, tak? To w drugą stronę. Musimy lecieć. Ciekawe co mi... Mała burza ognia. No dobra. Ale może w miejsce spotkań tam gdzie oni się spotykali. Może o to chodzi. Temu.
No było jedno takie miejsce spotkań, w którym się spotykali. Nic tu nie ma czego plądrować. No dobra. Nie wam zabije, zabije od razu te zębacze. Póki je widzę. Po kolei bym poprosił, po kolei. Dobra, dobra. Tam jest jeszcze wieżek z Zardasa. Trzeba było tam się udać. Tylko co tam jest? Co tutaj robisz? Jestem zwiadowcą. Przemierzam kraj. Zębacze nie ułatwiają mi jednak zadania. To dobry czas, żeby zdobyć kilka trofeów. Zakładając, że wiesz, co robić. Możesz mnie tego nauczyć? Mogę ci pokazać, jak zdjąć z tych stworów pazury, kiedy już będą martwe. Wiesz, gdzie się podział Diego? Diego? To był jeden z kretów Sylwestra, ale się ulotnił. Widziałem go z dwoma rycerzami i jakąś skrzynią niedaleko stąd. Widzisz stąd starą wieżę strażniczą, tak? Idź tam, a potem w stronę zamku. Po prawej stronie jest ścieżka przez skały. Tamtędy właśnie poszli. No i dobra, czyli wiemy, gdzie są. Czyli wiemy, miejsce spotkań. Cała górnicza dolina, aż... Dobra. Pokaż mi, jak... Niech Inos będzie z tobą. Przynosisz wieści z zamku? Czy w końcu przybędą posiłki? Nie przychodzę z wieściami, przychodzę po wieści. W takim razie porozmawiaj z Fayetem. On tutaj dowodzi. Jeśli będziesz miał jakieś wieści z zamku, natychmiast przyjdź z nimi do mnie. Ja w sprawie informacji. Tak. Jest oblegany przez orków i wciąż narażony na ataki smoków. Cholera. Mam nadzieję, że chłopcy wytrzymają. Posłuchaj. Na zamku stacjonuje mój przyjaciel. Ma na imię Udar. Znamy się od dawna. Walczyliśmy ramię w ramię w niejednej bitwie. Chcę, byś zaniósł mu ten pierścień. Niech go dla mnie przechowa. Przekaż mu, że odbiorę pierścień, gdy wrócę. Żaden problem. Kiedy tylko dotrę do zamku, przekażę pierścień Udarowi. Wspaniale. Magia pierścienia doda Udarowi sił. I nie zapomnij mu powiedzieć, że odbiorę pierścień, kiedy będę w zamku. Skąd przybywasz? Jestem tutaj w imieniu Garonda. Dobrze, potrzebujemy nowych rąk do pracy. Nie przybyłem tu pomagać w wydobyciu. Nie? A po co? Kazano mi dowiedzieć się, ile rudy zdołaliście wydobyć. Moje zadanie polega na wydobywaniu rudy i chronieniu naszych zapasów. Do tego potrzebuję ludzi. Jesteś sługą Inosa, a zatem musisz słuchać moich poleceń. Ale ja otrzymałem już rozkazy i to od Garonda. I wypełnisz je, ale dopiero po tym, jak cię odprawię. Od tej chwili odzywasz się tylko po to, żeby zapytać, co mogę dla pana zrobić. Jasne? Co mogę dla ciebie zrobić? Horda zębaczy już od dawna grasuje w tej okolicy. Ostatnio krążą dookoła naszego obozu, jakby czekając na okazję do ataku. Nie wiem dokładnie, o co może im chodzić, ale dopóki tu są... W obozie nie zapanuje spokój. Najwięcej problemów sprawia Fed. Nie dość, że sam jest śmiertelnie przerażony, to jeszcze rozsiewa panikę wśród pozostałych skazańców. Bilgot też się do niczego nie nadaje. Ten grom co prawda potrafi walczyć, ale brakuje mu sprytu. Chcę, żebyś znalazł te bestie i zabił je. Tylko ty możesz podjąć się tego zadania. Jak tam Moralet? Dobra. Hej, skąd przyszedłeś? Może z zamku?
Tak, przyszedłem z zamku. A co? Jak wygląda sytuacja? Nie lepiej niż tu. Orkowie nadal tam są, jeśli o to pytasz. Cholera, nigdzie nie jesteś bezpieczny. Coś ci powiem. Gdybym nie był tak przerażony, już dawno bym się stąd zmył. A co tu właściwie robisz? Ha, robię tu za chłopca na posyłki. Zanieś to tam, miej na oku zębacze, Bilgot, chodź tu, Bilgot, idź tam. Mogłem zostać w domu z moją starą. Tam było tak samo, ale mogłem przynajmniej porządnie zjeść. A teraz jestem ostatnim niedobitkiem z kontyngentu przydzielonego do Fayetta. Skąd miałem wiedzieć, że ta ekspedycja nie wróci? Mój kumpel Olaf ulotnił się. Może jemu się udało. Znalazłem Olafa. Jak się ma? Nie żyje. Wilki go zjadły. O cholera! Mam nadzieję, że chociaż ja zdołam się stąd wyrwać! Co wiesz o zębaczach? A czemu chcesz to wiedzieć? Tylko nie mów, że jesteś po prostu ciekawy. Zamierzam zapolować na te zębacze. To szaleństwo. Obserwowałem je. To krwiożercze bestie. No to powiedz mi, co o nich wiesz? Mógłbym ci pomóc, ale pod jednym warunkiem. Czego chcesz? Jeśli uda ci się pozabijać zębacze, to mnie stąd wyciągniesz. Nie wytrzymam tu dłużej. Rozmawiałeś z Fedem? Ten facet to kompletny wrak. Nie chcę skończyć jak on. Powiedz mi, co wiesz. Wtedy cię stąd zabiorę. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. No to słuchaj. Dość długo obserwowałem zębacze. Są bardzo sprytne i jakoś się porozumiewają. Nigdy nie chodzą same. Atakują całym stadem. Ale jest coś jeszcze. Wśród nich jest jakiś inny jaszczur. Rzadko się pokazuje, ale go widziałem. Inne zębacze pochylają łby, kiedy przechodzi, ale ciągle go obserwują. Dopóki ten jeden się nie ruszy, reszta też nie. Gdzie znajdę to cholerne bydle? Widziałem go koło schodów prowadzących do starej wieży strażniczej. Świetnie. Chyba zrozumiałem. Dziękuję. Pamiętaj, dałeś mi słowo. Jasne, jasne. Idziemy zapolować koło starej wieży strażniczej. Koło schodów do starej wieży strażniczej. No dobra. A tu gdzieś. Trzeba to zapisać może w końcu. Jeszcze potem trzeba będzie się udać do niejakiego Diego. Zbierajmy to. To też. Muszę sprawdzić, gdzie ten Diego może być. W jakim kierunku to się udać. Tędy. Tam w dół i tam w prawo. Dobra. Okej, damy radę. Idę powiem Fayettowi, że nie żyje. Czy nie ma schodów? Tak jak oni mówili o jakich schodach. Hej! Zabiłem przywódcę stada. Dobrze. Pozbawione przywódcy bestie nie są nawet w połowie tak groźne. Nie sądzę, żeby miały nas jeszcze zaatakować. Powiedz mi, ile rudy udało wam się wydobyć do tej pory? Zamelduj Garondowi, że udało nam się wydobyć jedynie 2 skrzynie rudy. Z powodu ciągłych ataków poniosłem spore straty. Jeśli Garond przyśle mi więcej ludzi, będziemy mogli dalej wydobywać rudę. Rozumiem. Zawiadomię go. Dobrze. Reszta należy do ciebie. My postaramy się jak najdłużej utrzymać pozycję. Pora ruszać, Bilgot. Pakuj manatki. Jestem gotowy. Może ich wyprowadzę.
jest kolejny poziom. Tu nie ma. No ja najwyżej ich wyprowadzę, a potem się cofnę do tego. Do... jak to się nazywa? Do... no wiadomo gdzie no. Znowu jedna z tych przeklętych bestii. Tu nie ma, idę. Jedna cholerna bestia mniej. Nic tu nie ma. No, to chodźmy teraz tutaj do Diego, chodź, Milgot. Do Diego. Hej, myślałem, że nie żyjesz. Tak, też tak myślałem. Ale wróciłem i szukam dowodu na pojawienie się smoków. Czyżby? A dla kogo pracujesz? Dla Lorda Hagena. Tylko paladyni mogą powstrzymać smoki. Paladyni? Coś ci powiem. Kiedy udało mi się stąd uciec, poszedłem do Korinis. Zamierzałem uprzedzić paladynów o smokach. Nie wiem, po co w ogóle próbowałem. Ten nadęty głupiec Lothar nawet nie chciał mnie wysłuchać, a już na pewno nie zamierzał dopuścić mnie przed oblicze Hagena. Wysłali mnie tylko ze swoją ekspedycją, więc nie mów mi, jakim to wybawieniem są paladyni. Tak czy inaczej, smoki trzeba powstrzymać, póki jeszcze jest czas. Nieważne, kto tego dokona. Powstrzymać? Chyba żartujesz. Musimy się wynosić z tej doliny. Od co? Powiedz, jak udało ci się przejść przez przełęcz? Myślałem, że aż roi się od orków. Przez opuszczoną kopalnię prowadzi ścieżka, na której nie ma orków. Dobrze wiedzieć. Zatem niedługo wyruszę do Korinis. Mam tam parę rachunków do wyrównania. Przed twoją kryjówką leżą zwłoki dwóch rycerzy. Polegli bohatersko w walce ze stadem zębaczy. Górnicza dolina rządzi się własnymi prawami. Ostrzegałem ich, ale nie chcieli mnie słuchać. Potrzebuję dowodu na ich istnienie. Dobra, pomogę ci w miarę możliwości, ale nie zamierzam za nikogo nadstawiać karku, jasne? Garond wysłał mnie z pewną misją. Chcę wiedzieć, ile rudy wydobyto do tej pory. A potem da ci dowód, którego tak potrzebujesz? Właśnie. Więc jak? Możesz mi coś powiedzieć? Na dnie tej jaskini są cztery skrzynie rudy. Wydobyli ją ludzie Sylwestra.
Jeśli Garond zechce, może tu przyjść i je sobie wziąć, ale mnie tu już wtedy nie będzie. W jaki sposób zdobyłeś tę rudę? Byłem w oddziale Sylwestra. Przez kilka dni prowadziliśmy wydobycie, aż Sylwestro zrobił się nagle strasznie nerwowy. Powiedział, że musimy zabrać urobek w bezpieczne miejsce. Jako, że od pewnego czasu planowałem dać nogę, zgłosiłem się na ochotnika. I dobrze zrobiłem, bo górnicy wpadli wkrótce potem na stado pełzaczy. Nikt nie przeżył. Co powinienem wiedzieć o Dolinie? Od upadku bariery sporo się pozmieniało. Teraz rządzą tu orkowie. A ludzie są tylko żywą karmą dla prawdziwych władców Doliny, smoków. Trzymaj się z dala od wszystkiego, co jest silniejsze od ciebie, zwłaszcza jeśli przypomina z wyglądu smoka. Chodź ze mną. Na przełęcz? Czemu nie? Idź, w końcu właśnie stamtąd przybywasz. Nie waż się jednak podejść zbyt blisko do zamku lub orkowego muru. Rozsądnie też będzie unikać obozu paladynów. Dopiero co z jednego z nich uciekłem. Nie mam ochoty znów zostać niewolnikiem tyrającym w kopalniach. Rzecz jasna, należy unikać również spotkań ze smokiem. Daj znać, gdy wszystko będzie gotowe. Wszystko w porządku? Daj znać! Chodźmy. Dobrze. Tak więc, kochani, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja już wam dziękuję, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Tak więc piąteczka, cześć i czołem!